Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone osobom starszym, naszym kochanym seniorom. Otóż nasze doświadczenia policyjne wskazują, że jest to grupa wiekowa, która w sposób szczególny jest narażona na szereg różnego rodzaju przestępstw. Nasze statystyki corocznie pokazują, że są to oszustwa, są to kradzieże, są to włamania, napady. To poniekąd oczywiście wynika z ich słabości fizycznej. W związku z powyższym powstała inicjatywa, aby nauczyć naszych seniorów przede wszystkim, jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Chcemy uczyć ostrożności w kontaktach z ludźmi. My zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj seniorzy mają więcej wolnego czasu. Wiemy o tym, że dzieci już są dorosłe, wyszły z domu, wnuki, prawnuki są w szkole i tak naprawdę to są osoby często bardzo samotne i my wiemy, że potrzebują tego kontaktu. Gdzieś tam blisko właśnie są ci, którzy znają się na psychologii, którzy wiedzą, jak wykorzystać wrażliwość, głęboką wrażliwość osób właśnie starszych. Wówczas takie osoby padają ofiarą szeregu przestępstw, oszustw, nawniuczka. Wówczas tracą oszczędności całego swojego życia. Chcemy właśnie uczyć naszych seniorów, chcemy uczulać społeczność lokalną, sąsiadów bardzo często, po to, aby ograniczać i liczbę przestępstw i wykroczeń, które są popełniane na osobach starszych. Wierzę głęboko, że przy wsparciu właśnie naszych współpartnerów, wielu bardzo takich ważnych naszych partnerów, jakim jest chociażby Kościół, jak chociażby właśnie miasto, które wspiera nas w tym projekcie, jak firma MZK, ale również media, chcemy dotrzeć jak do największej liczby osób po to, aby przede wszystkim uczulać, aby nie stać się ofiarą przestępstw. Dzisiaj chcemy zaprezentować swoich wykładowców, osoby, które będą prowadzić zajęcia z seniorami. Oczywiście mamy w programie i kurs samoobrony, co nie znaczy, że będziemy uczyć dzisiaj staruszków karate. Będzie się to wiązało z tym, aby wykorzystać to takie najważniejsze rzeczy, które często są przy nas, czyli właśnie parasol chociażby, albo torebka, które noszą panie, tak w jaki sposób można obronić się przed osobą, która chce zrobić krzywdę osobie starszej. Ale będziemy również mówili o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, bo również nasze statystyki pokazują, że to właśnie osoby starsze często są ofiarami wypadków komunikacyjnych. Krótko mówiąc, będziemy mówili o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak przede wszystkim być widoczny. Będziemy również zachęcać, żeby przede wszystkim korzystać na jezdniach z przejść dla pieszych. Ale będziemy również mówić dzisiaj o przemocy w rodzinie. To bardzo często jest taki temat, który nie wypływa gdzieś tam, bo ta przemoc jest ze strony najbliższych domowników. Zwracamy na to uwagę, bo również nasze dane pokazują, że takie właśnie osoby są często ofiarami przemocy w rodzinie. Często są to osoby, które są bite, wyzywane, spotykają się z obelgami, wyganiane są z domu, ale również i okradane. To nie są wcale rzadkie przypadki i również o tych sprawach będziemy chcieli dzisiaj rozmawiać. Rozpoczęliśmy dzisiaj nowy program, program w obszarze bezpieczeństwa razem z Komendą Policji, z parafiami ostrołęckimi, także Wyższa Szkoła Administracji Publicznej włączyła się w program. Samorząd miasta realizuje ciekawe przedsięwzięcie skierowane do osób starszych. Głównym pomysłodawcą jest Policja Ostrołęcka. Chcemy wspierać osoby starsze, zwłaszcza gdy chodzi o ich bezpieczeństwo. Pomysły przestępców na to, jak usidlić, jak wykorzystać często życzliwość osoby starszej. Te pomysły są różnorodne. Chcemy przez spotkania z psychologiem, z policjantem, z innymi osobami uwrażliwić osoby starsze na to, żeby uważać na wszelkie zagrożenia. Myślę tutaj zwłaszcza o przestępczości pospolitej, ale także o sprawach komunikacyjnych, o sprawach środowiskowych.
seniorzy biorący udział w naszym przedsięwzięciu na pewno będą takim dobrym zaczynem. To będą ludzie, którzy także swoim sąsiadom czy w swoim środowisku zadziałają w tym właśnie kierunku, żeby ten wiek dorosły, wiek dojrzały był jak najbardziej bezpieczny. Osoby starsze są bardzo potrzebne, one swoim doświadczeniem, często swoją modlitwą, swoim wsparciem otaczają sąsiadów, miasto, rodziny, świat. Ale potrzeba im wsparcia i ten program, jak sądzę, będzie takim dobrym, przyjacielskim wsparciem.